chyba włączyłam nie tą grę, co trzeba. Czekajcie, za chwilkę wracam. Pani, szybko, weź wskacz albo coś. Witajcie znowu. Gry mi się pomyliły, naprawdę. Włączam taka nieprzytomna tu Rayman Origins. Rozejrzę się. Nie, już się rozglądam. O, tutaj nie mogę łazić po piasku, bo gorący. Globox o tym wspomniał. Znowu będzie super popis, jeśli chodzi o nabijanie komba. No, musiałam. Nie wiem, co powiedzieć. No, na razie taki nieciekawy etap. Potem się rozkręci, uwierzcie mi. I znowu nic nie słyszę. Chociaż tutaj akurat jest mało dźwięków. No, znalazł się cwaniak, dobra. Co ja tak łażę? I taka ta fajna muzyczka. Knareny mają takie, taką fajną muzyczkę. Czekajcie. Nie ma. Czekajcie. Włączę chwilę mikrofon, zobaczę, czy są dźwięki. A, ale są. Dobra, idę dalej. Trudno wysłyszeć, ja usłyszę po nagraniu. Trudno. Najwyżej tych wszystkich kamelonów nie zbiorę. Dobra, Globox jest. Jak on się tu dostał, skacząc? Biedny Globox, poparzone łapy. Rokulony zapuszczałem się nawet tutaj. Spokojnie. Będziemy dalej, już ich nie będzie. Słowo. W poprzedniej części byłeś milszy. Chciałabym słyszeć, co on mówi. Spełnisz moje ostatnie życzenie! Znajdź Czekajcie. Mi kielonek soku ze śliwy. Jak to zrobić? Dobra, trudno, nie usłyszę, nie pośmieję się. Sam się śmiejcie, mam tu gdzieś. Bicie! Nareszcie! Te animacje nigdy mi się nie znudzą. No teraz idziemy. Tutaj co to jest? Wiecie? Wiecie, co mi to przypomina? Galaretkę, jak zwykle jedzonko. Taką galaretkę agrystową, albo nie wiem jaką. Taka żelatyna właśnie. Rayman, nie skacz, bo raczej dzieci cię zjedzą. Wezmą cię za winogrono i już po tobie. Takie galaretki z owocami są najlepsze. Ale od tej pory, jak tylko będę miał galaretkę z owocami, dokładnie sprawdzę, czy ten owoc na pewno nie jest Rayman. Macie moje wielkie zapewnienie, że nie zjem wam Rayman. Stoper nastawiłam. 2 minuty jeszcze minęły. Pięknie, cudownie. I pół właśnie. Dobra, teraz taki długi głupi etap. Znaczy dla mnie jest głupi. Tak, idziemy od kukurydzy do kukurydzy. To już przypomina na plaży, jak jest kukurydza gotowana. Można się potknąć u tych gości od kukurydzy. Co tam? Gdzie ja idę? A tak, tam, okej. Dobra, w każdym razie dzisiaj na polskim mieliśmy fonetykę, w ogóle nudy. Pani się zastanawia, jakie dać słowo. I mówi... No dobra, piszcie, śliwka. A ja taki zacierz! Już się śmiałam do końca lekcji z tego. A, miałam 5 minut do końca lekcji, to nie było takie trudne. Okej. Jak widzicie, mnie się już wszystko z Raymanem kojarzy. No ja nie mogę! Czekajcie, mnie coś zaraz trafi! Masz aż ścieć się trochę! Ja nagrywam! Znalazł sobie porę na ćwiczenia, arogant jeden. Wy nic nie słyszycie, ale ja słyszę. Jak nie słyszę jeszcze dźwięków z gratem nawala, to nie mogę z nim. Och, najpierw się nie zbiera nigdy rubinów. Teraz niestety muszę wszystko od początku. A nie, chyba że to dobrze rozplanuję. No właśnie, tu jest puszeczka. Muszę do niej ładnie skoczyć. Jak do niej ładnie skoczę, to nie będę musiała nic zaczynać od początku. Gdzie ja mam iść? Tutaj. On mnie do szału doprowadzi po prostu, do wcześniejszej emerytury i tym podobnych. Spuszczamy Raymana, nie? Ile punktów można zdobyć? Kombo? Nie, nie nabiło się, po co miałoby. Dobra. Nie, na tym etapie zawsze spadam. Rayman! Czy ja ci kazałem się puścić? Już chciałam na niego Globox powiedzieć, bo taki niebieski. No znowu Rayman! Co ty, bunta stoletni, czy co? Ile Rayman ma lat? Znaczy nie tak w sensie, że 10, bo niedawno H10 skończył. Origins wyszedł z okazji 10-letni. Nie, nie wypowiadam się, nie wiem. Coś takiego. No nie, nie, nie! Co to jest? Rayman, ja ci nie kazałam tego robić. Naprawdę nie znoszę tego etapu. Śmiejcie się, śmiejcie, tak jasne. Ja się z was pośmieję. Co tam? Co tam dalej? Dobra, lecę tutaj, trudno.
Leję na to wszystko. Mogę stracić kombo i tak tam. Nie! O, nowy help! Jest to moje ulubione. Bardzo mi się podobało. Eł! Ale bardzo lubię też to. Nie! Nie, wybaczcie, ja tego nie umiem naśladować. Prażę go prądem. Czemu ja nigdy nie umiem go. Na globox już się stawia, bo podpity. Słuchajcie, co on tam gada, ja nie słyszę. Ale słyszę trochę tą perkusję, znaczy perkusję, perkusję knaryn, w sensie, że takie bębny, czy... Oni mają tak, one mają taką bardzo charakterystyczną muzykę, wszystkie są do siebie mądre! Nie, nie, że muzyczki są mądre, tylko mądre to, co ja robię. Dobra, gdzie to było? Tu jest puszeczka, kochana. No, chodź do pana. Kochanie, cię przecież nie zjem, kurde się nie je. W tym etapie właśnie jedna rzecz pójdzie nie tak i lecisz na sam dół. No albo nie na sam. Ale on jest długi, dlatego wątpię, żeby udało mi się przejść od razu do tej interesującej części. Zwłaszcza, że się trochę śpieszę na... Chyba pójdę sobie dzisiaj na nabożeństwa majowe. No super, tak, pięknie. Chwila, skoczę sobie na ten od nóg, czy coś takiego. Czemu to jest takie... takie fajne? Nie wiem, po co ja z tego zaskoczyłam w ogóle. Coś tak mądrze. Dobra, to jest takie dziwne, że Rayman tak lata na takim czymś zamiast normalnym wiatraczku, bo on chyba w każdej części tak jakby lata. Nie, w Raymanem nie. I Origins to też się tylko spuszcza. W każdym razie... Także w trójce za pomocą takiego wiatraka, w dwójce dostał w jednym levelu taką moc. Nie by się przydała moc niewkurzania się. Ale spoko, jest spoko, no gram sobie. Nie pracuję. No dostał taką moc od Lee szpanerską, że mógł latać, ale potem go taki gość, który się nazywa Fouch, walnął go w plecy. No i stracił moc przez to, bo spadł i nie wiem, jaki szok. Ja właśnie sama się zastanawiałam wtedy nad tym, co się stało, dlaczego on stracił tą moc i że przecież to bez sensu. Tak, dobra. Ty tylko, czego tego raz brakuje, to tego, żeby się Rayman puścił wbrew mojej woli. Doszłam, cudownie. No a teraz marchewka. Oczywiście Rayman nie nażarł się kukurydzą, którą ciągle musiałam zbierać, ani sardynkami, które też ciągle musiałam. Ale ciemno, nie, ja w życiu tego nie trafię w takiej ciemnocie. Ale by było śmiesznie, gdyby mi się udało za drugim razem. Jak mówię, że się nie uda. Ale ciekawe to jest wszystko. Po prostu ja nic nie widzę. O, super! I kolejne, że to naprawdę mi się przypomina, jakieś zbieram punkty po prostu. Dobra, muszę do nich iść. Widzicie, dopiero się... To coś jest. Dopiero się dostałam, ale oczywiście już muszę schodzić. Typowe. Spróbuję nalenia w ten sposób. O, po co ryby. Słuchajcie tego dialogu, jakbyś słyszale. No halo, jak chcesz przejść przez pustynię, musisz iść tunelami. To nie takie łatwe, w tunelach chroni się od knarenów. Te bestie są niepokonane. Tak? A masz jakiś lepszy pomysł? A żebyś we mordę wiedział, że tak. No dobra, no halo, słuchaj. Nie daj knarenom do siebie podejść, rozumiesz? Nigdy. Jak znajdziesz się w zasięgu ich szponów, to koniec. No a w ogóle to miło było cię poznać. No a ten miły jakby nie wierzy. Tak w ogóle to miło było cię poznać. W ogóle, co jest nie tak z tymi dźwiękami? Bo ktoś mi zrobił dowcip i mi je poprzestawiał, czekajcie. Nie, nie, to moje dzieło. I dali mi czerwoną puszkę, bo tam, jak widzieliście, były drzwi. Spróbuję tak nastawiać. O, świetnie. Globox! Globox, błagam, to jest tak brudno! Będziesz miał brzuch szary. O, pamiętam ten etap! Teraz najpiękniejsza muzyka knarynów. Globox, chodź tu. On wytrzeźwieje tak, mega szybko! Globox, wytrzeźwiej! Działa. Głośnik w dół. Puśćcie mnie! Serio, coś słyszycie? I to są knareny, wasz koszmar! Wasz jano, wasz po prostu... Wasze żywe trupy wredne, zombiaki, duchy, wampiry tego! Czego się boicie? Nic nie widzę, tu jest ciemno! Gdzie on jest? Dobra, wcale się go nie boję. Wcale go nie boję. Gdzie jestem? Och, tu jestem, pięknie. A ten teraz rypie w ten gong. A mnie
Chyba jakaś alergia wzięła, wiecie, ja dzisiaj w krzaki lezę. Tak, wlazłam w te krzaki, byłam cała w jakichś świństwach po prostu, bo oczywiście piłkę tenisową tam wywaliłam i musiałam po nią iść. Takie głębokie krzaki, ale to nic, ja to lubię. Chyba mam jakąś alergię. Dobra, będę o alergiach gadać, teraz musimy się skupić na istotnym, czyli na przeżyciu. To jest naprawdę wielki koszmar. Rayman, pamiętasz może? To będzie teraz twój największy koszmar od czasu Jano i Begoniaksy! Ten niekapowaty... I tych tekst... Nie, nie mogę ich usłyszeć! Czekajcie chwilę! Marszał, ja i bez tego nic nie słyszę, nic się stąd! On mi tak nie słyszy! Moje gardło. Dobra. Sorry. No tu, do tego złotego lecimy. I teraz ja nigdy nie wiem, jak iść. Najpierw filmik. A te knareny są strasznie niekumate. I chwila. Tędy. Bo ja pytam, że zawsze mi tyłem ustawiali. Tak? O. Zdarzyło mi się dać coś dobrego. Właśnie. W knarach jest fajne to, że to nie jest tak, że rypniesz 2-4 razy i już ich nie ma. Chodzi o to, że ich się nie da zniszczyć. One są mega mocne, gdy ich podejdę, to się stworzy tak jakby tarcza. Dobra, tym razem im... A nie, tu jest klatka, jeb. Już wiem, czemu puszki nie ma. Jełop, po prostu jełop, znowu się zagadałam. Zapomniałam o tym. Jeju, ile ten Rayman ma żreć? O, tak na rynku są także fajne, bo co chwila tak ryczą i robią takie fajne miny. Och, jak ja żałuję, że tego nie słyszę. Głupie to. Bo ten mikrofon zaraz panikuje. Co ty robisz, Rayman? Pogięło cię? Słyszałam śmierć, jak w Black and White. Posłuchaj, robaczku. Słuchajcie. Walnij w gong. To przyciągnie knarenów. Co? On zwykle ma dłuższą mowę. Ale mądre to było. Mądre bardzo. Dobra, tam jest na lewo. Tak, ja mam w końcu iść. Dobra, filmik. Nie no, on mnie do szału doprowadzi. Chcę mu coś powiedzcie, bo ja nie dam rady. Powiedzcie mu, że wam to przeszkadza. Ok? Dobra. Wiecie, że to żart. Dobra, teraz trzeba się bardzo śpieszyć, bo tu... Tu jest Glaren! Tu jest Glaren! Uciekamy. I znowu do tych szczoków. Co to jest? Ich prywatna toaleta. Dobra, przepraszam was, ukuszam te teksty, bo ja po prostu ich nie słyszę. Jestem głucha? Może jestem głucha? Może ja ogłuchłam? Moje biedne uszy. Nie wierzę. Tak, pouwierzę sobie później. Jak to się mówi? Co ten robi tutaj? Dobra, walnę jeszcze raz. Ale ja nie wierzę, że mogą być takie głupie, że... Żeby wierzyć... Dobra. Dobra! Ja kapuję, że ty nie kapujesz, tylko... O, game over! O, chwilę. Nie wyrażę swej złości! Nie wyrażę po prostu. Game over! I zaczynam od początku, do tego idiotycznego początku. Rayman, miotaj się. Bugi. Powiedzcie mi proszę, co się dzieje. Ja po prostu szału dostaję. Co chwila mi ktoś wchodzi. Ten rypie! Ja go serio! Co się stało? Ja go poważnie zleję. Jestem młodsza, ale go zleję. Ej, znowu to nie będziemy tego przechodzić od początku, co wy myślicie? Ja się zaraz wyłączę i będę grała w milczeniu w ten idiotyczny etap z galaretką. Nie wiedziałam, że galaretka jest taka zabójcza. Podobno jest zdrowa i mało niskokaloryczna. Po prostu w to nie wierzę. Nie, ja się wyłączam, mam depresję też. Dobra, wróciłam do tej Downolandii. Dobra, nie. Teraz. O, niestety, jeju, Maciej, nie mogę. Tak mi wkurza. Potem będzie fajnie, naprawdę. Potem będzie fajnie. Ale ten etap jest akurat wkurzający i trudny. W ogóle wszyscy hałasują, trochę się zgłośniłam, więc nie jest tak źle. Już trochę zignorowałam punkty. Wybaczcie. O, przeszłam dalej. Gdzie jestem? Gdzie ja jestem? Nie, no nie. Już wiem, co teraz. To ja jak na rany w jej. Jej sobie nie robią, czy to... Nie, wygląda bardzo niewinnie, niesiemy sobie jak śliwkę. Tylko, że zawsze, jak niesiemy to jajo, to pojawiają się te duchy. Nie trudno je pokonać, ale są naprawdę wkurzające. Jaki cień spadł, pięknie, no bo jak to słońce się dopiało, to się ja nic nie widziałem. Nic.
Dobra, no i to mnie nauczyło coś ważnego. Nigdy nie ignoruj potęgi kalaretki. Kapisi? Nigdy! Będę? Tak, kolejny gong. Dziwnie co zabrzmiało gong. Dobra. Dobra, wiecie, ja już leję na punkty, naprawdę. Dobrze, nie? Gdzie jestem? To się zastanawia, po co żyję, no... Ja w tym czasie sobie tu przejdę. Chwila. Świeży murczek. Pominam jakiś secret, szczegół. Tam jest secret, tam jest secret! Najpierw wbijemy mu drzazki pod paznokcie. Siema. Kochasz mnie? Kochasz mnie? Skarbie, no! Dobra, wracam tam. Miałam nie zbierać sekretów, ale ten jest zbyt kuszący. Tylko nie to świństwo! Napełniamy mu w oko. Ile? Uja! Stoper nie włączam, dobra, trudno. I tylko jedno. Zbyt szybko się to nie skończy. To będzie mój najdłuższy odcinek. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? O, mój cień. I zero stóp. Okej, no to jeszcze raz, marchewą. A może właśnie nie? Nie. Wyjdziemy mu szpik z kości. Gdzie on idzie? On się tu nie wdrapie, nie? Nie? Dobra, walę. Naprawdę walę. Zapomniałam, jak się to robi. Chwila, może tak. Nie, on mnie zabije i będzie tyle. Biegu robota. A, już wiem, co się robi, okej. Chyba. Jeszcze raz. Dobra, on jest mało kapowaty akurat. No nie muskaj tej kalaretki. Chwila. Muszę zaczekać, aż on se pójdzie tam w lewo, nie wiem jak. Szczerze. Mięsko skruszeje. Mięsko skruszeje? A, daj się gryza. Brać go. Czekajcie, spróbuję tam pójść. Może to będzie gu... To było strasznie głupie. Widzicie, jakie ja pole rażenia. Dobra, trudno, bierzcie sobie tobie rabiny, ja. Rabiny, rubiny, ja. Jeszcze pojawiły. Nie lubię was, aby mnie. Chodzi o to, że przeszłam to jeszcze raz, no bo głupio by było, gdy jest żadnego... Wiecie... Gdy żadnego postępu nie było. Tylko, że on tak długo odkłada to jajo, a w tym czasie już oni mi... Rozumiał mnie, zostaw, co ty bierzesz! No właśnie, co ty bierzesz, dosłownie. Nie wiem, co ty bierzesz. Tylko kapelusz został. Albo ładam, to już koniec, nie? Ja muszę skończyć ten etap, bo się... Ja nie mogę 40! Mam 20 minut, żeby dolecieć do kościoła, do którego mam 5 minut. Więc chyba zdążę. Chyba, że to się jeszcze nie skończy. Wynoś się, dziadzie! Ja, przepraszam za te nerwy, naprawdę. Ja nie powinnam się tak denerwować. Muszę zmagać jak pijam. A mnie denerwuje, jak się gdzieś śpieszę. Koniec! Cudownie, pięknie, wspaniale. Excellent. 25%. No bo ja lałam na te punkty w tym pierwszym etapie. Zobaczmy, co jest dalej. Dalszy etap chyba będzie fajny, chyba. Gdzie jestem? Ta, fajnie Rayman, będzie! Tu jestem! No szybko, no! Jest głośniał trochę. Jedno globoxa, oni z mnie zrobią. Zjedzą globoxa! Nie, nie! Zjedzą globoxa! A dajcie gryza. To było nielojalne bardzo. Rayman, ty się wstydzisz? Nie wstydzisz się za to, co ja mówię o twoim kumplu, że go zjem? Apetycznie. Tyle. Taki śliwkowy globox. Dobra, dosyć tego. To jest naprawdę długie, wnerwiące, naprawdę nieudane. No, no szkoda. Dobra, ale cześć.